Znajdujemy się w Łęgu Tarnowskim, miejscowości zlokalizowanej 8 km od centrum Tarnowa, gdzie obiektem sprzedaży jest właśnie ta działka, ponad 17 arów, zabudowana budynkiem z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Projekt, który został tutaj przygotowany, zakłada wykorzystanie ścian zewnętrznych, aby stworzyć wizualnie bardzo ładny, piękny budynek usługowo-mieszkaniowy. A czego tutaj brakuje? Ano właśnie usług i lokali mieszkalnych, których tutaj mamy aż 7. Mieszkania są niezależne od części usługowych, mają osobne klatki wejściowe znajdujące się po drugiej stronie budynku. Budynek składa się z 3 kondygnacji. Pierwszą z nich jest piwnica. Każde mieszkanie ma przypisaną piwnicę. Na parterze znajdują się 4 lokale usługowe, a na górze mamy 7 mieszkań niezależnych. Pewnie interesuje Cię sama powierzchnia użytkowa. A więc od początku. Z samej powierzchni użytkowej lokali usługowych mamy tutaj 298 m kwadratowych, co daje nam 74,5 m kwadratowego na każdy lokal. Oczywiście średnio. Na górze mamy mieszkania, a tam 415 m kwadratowych powierzchni użytkowej, co przy 7 mieszkaniach daje nam 59 m na każde mieszkanie. Jeśli chodzi o infrastrukturę, w zasadzie mamy tutaj wszystko. Komplet, jeśli chodzi o media, wodociąg, kanalizacja, gaz, oczywiście prąd. Wokół budynku mamy też chodnik, nowo wybudowany, drogę wyremontowaną oraz oświetlenie chodnika. W zasadzie otoczenie sprzyja temu, aby właśnie powstał tutaj taki oto budynek. Mamy tutaj wszystko. W zasadzie gotowiec inwestycyjny. Zaczynając od infrastruktury, lokalizacji, dokumentów, prawomocne pozwolenie na budowę, projekt, gotowy projekt. Punkt wynosi w zasadzie ponad 700 m kwadratowych. Do centrum Tarnowa mamy 10 minut jazdy samochodem, to jest 8 km. I to o godzinach porannych. Tak więc jeżeli jesteś zainteresowany nieruchomością, podoba Ci się tego typu pomysł, zapraszam Cię do kontaktu, przedstawię Ci wszystkie szczegóły.